Spotkanie Rejmunda z Maryją pozostało do końca życia jego osobistym doświadczeniem. Nigdy do niego nie wracał i z nikim o nim nie mówił. Rodzina Kolbów zajmowała się wychowywaniem trzech chłopców: Franciszka, Rejmunda i Józia. Mieli jeszcze dwóch synów, Walentego i Antoniego, jednak ci zmarli w dzieciństwie. W 1905 roku trzej synowie Kolbów zaczęli chodzić do szkoły. Marianna Kolbe za wiedzą i pozwoleniem lekarza zajmowała się akuszerstwem. Leczyła też mniejsze choroby i obrażenia ciała. Jednak z racji tego, że mąż dużo pracował w fabryce, to ona w dużej mierze sprawowała opiekę nad synami. Trzymała chłopców mocną i sprężystą ręką. Uczyła ich zachowywać zasadę, najpierw wypełnianie obowiązków, nauka, a dopiero potem zabawa. System wychowawczy Kolbu wyrabiał w synach poczucie obowiązku i porządku. Uczył hierarchii zajęć, pobudzał do aktywności i samodzielności. W takim klimacie sumienności, skromności, ale i wielkiej miłości wzrastał Rejmund. Kolbowie w ramach możliwości finansowych kształcili swoich synów. Każdy z nich ukończył przyfabryczną szkołę. Do szkoły średniej postanowili posłać tylko Franciszka, bo opłaty za naukę były wysokie. Rejmund został w domu, pomagał w pracach domowych. Czyżby faktycznie miał zostać tylko kierownikiem domowego warsztatu tkackiego? Zdarzył się jednak pewien wypadek, który pokrzyżował plany rodziców. Pewnego razu, gdy Marianna Kolbe opatrywała chorą kobietę, zabrakło jej jednego z lekarstw. Poprosiła więc Mundzia, żeby poszedł do apteki po proszek. I gdy on zażądał Venkon Greka, aptekarz spytał: skąd znasz łacińską nazwę? Rejmund odpowiedział, że na lekcję łaciny chodzi do księdza. Potem wypytywał dalej, jak się nazywa, gdzie mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza. Wtedy odpowiedział, że tylko brat chodzi do szkoły i jest w pierwszej klasie handlówki, a w przyszłości pewnie zostanie księdzem. On zaś musi zostać w domu, żeby pomagać rodzicom, bo dwóch nie są w stanie wykształcić. Wtedy aptekarz rzekł: moje dziecko, ciebie szkoda tak zostawić. Przychodź tu do mnie, a ja ci będę dawał lekcję, także w końcu roku dogonisz swego brata i razem zdacie do drugiej klasy. Młody Rejmund na skrzydłach przyleciał do domu i opowiedział rodzicom o całej sprawie. I rzeczywiście uczęszczał odtąd do niego na lekcję. A ten opatrznościowy aptekarz tak go przygotował, że dogonił starszego brata i razem zdali do drugiej klasy. Ten epizod otworzył mu drogę do małego seminarium franciszkańskiego we Lwowie, do którego przyjechał w 1907 roku. I tak miał wkroczyć na ścieżkę franciszkańskiego powołania. Jednak w oddali było już widać cień wojny.